śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu, jakże się rozdana. Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Spotykamy się dziś tam przy świętej, aby razem świętować, wielbić Pana Boga i radować się ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Alleluja, chwalmy Pana. Niech radość ze zmartwychwstania Pańskiego garnia nas całych, a szczególnie wszystkie nasze cienie i bolesne miejsca. Pan Bóg pragnie każdego z nas obdarzyć pełnią swojej miłości i radości. Powierzajmy się Jemu z ufnością, dziękując, że dla nas pokonał grzech i śmierć. We mszy świętej, miłosierdziu Bożemu, polecam zmarłego Jana Sochę, 9. rocznicę śmierci. Radując się ze zmartwychwstania Pana, prośmy, aby On sam przez łaskę miłosierdzia usposobił nasze serca do godnego składania tej Najświętszej ofiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, Panem Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwoli mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto słowo Boże. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi jego łaska na wieki. W tym dniu prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. W tym dniu wspaniałym się kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju odziwy, choć poległ wódz życia, dziś luje jej żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziała w grób pusty i świadków anielskich i odzieży chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy o Królu zwycięstwo bądź nami gościnny. Alleluja, 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 alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja. Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Sercem przepełnionym radością wyśpiewaliśmy: oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Tak brzmi dzisiaj sekwencja dzisiejszego święta. Starożytna tradycja Kościoła uznaje święto Zmartwychwstania Pańskiego za najstarsze i najbardziej czcigodne w całym roku liturgicznym. Każda niedziela, w której uczestniczymy we mszy świętej, jest taką miniaturą Wielkanocy. Dlaczego te święta są jednak tak ważne dla nas dzisiaj?
Wielkanoc jest świętem wiary. Dzisiejsza Ewangelia mówi o drodze wiary, czy do wiary, zmartwychwstania uczniów Jezusa, Marii Magdaleny, Piotra i Jana. Maria Magdalena zobaczyła pusty grób i zatrzymała się na tym znaku. Piotr zobaczył więcej. Wszedł do grobu i zobaczył ławę, na której spoczywało ciało Jezusa. Zobaczył również całun, którym owinięte było jego ciało. Zobaczył znaki, ale nie zobaczył Jezusa. Piotr widzi, ale jeszcze go nie rozumie. Nie rozumie tego wydarzenia. Na końcu wszedł do grobu Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa. Zobaczył to samo. A jednak zobaczył najwięcej. Bo Jan ujrzał i uwierzył. By ujrzeć i uwierzyć, potrzeba serca, które kocha i które wie, że jest kochane. Kto doświadcza w głębi serca miłości Jezusa, może uwierzyć w zmartwychwstanie Jego. Każdy z uczniów Jezusa, jak widzimy, w innym czasie dochodzi do wiary w zmartwychwstanie. Jest to możliwe, bo Bóg stawia na ich drodze różne znaki. Również dziś Jezus daje nam znaki wieczności. Jedni, jak święci mistycy, noszą na sobie stygmaty, rany upodabniające do cierpienia Jezusa. Inni odnajdują dziś Jezusa żyjącego na wieki w Biblii, w Słowie Żywym. Inni w znakach sakramentalnych, w Eucharystii, we wspólnocie wierzących, w Kościele. Jeszcze inni w drugim człowieku, albo nawet w prozaicznych okolicznościach i przeżyciach dnia codziennego naszego życia. By zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego, potrzeba zmysłu wiary. Trzeba pozostawić kamień i grób, wznieść się ponad to, co zewnętrzne, zmysłowe, co dotykalne i widzialne, a więc ponad te wszystkie znaki materialne, które absorbują naszą uwagę, energię, siłę i zasłaniają rzeczywistość duchową. Zasłaniają nam Jezusa zmartwychwstałego. Jezus objawi nam siebie, jeśli uwierzymy. Może wtedy, gdy jak Piotr porzucimy swoje kalkulacje, pewność siebie, pychę i staniemy w prawdzie. Może, gdy jak Jan staniemy w pokorze, modlitwie i kontemplacji, otwarci na Jego tajemnicę. A może, gdy będzie w nas cierpliwość i żarliwość miłości Marii Magdaleny. Wielkanoc to święto nadziei. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. My również zmartwychwstaniemy. Nie jesteśmy tylko istotami biologicznymi, których byt kończy się wraz ze śmiercią. Jesteśmy osobami, w których odbity jest duchowy obraz i piękno Boga. Bóg jest nieśmiertelny. My również mamy udział w wieczności. To, co tworzymy na ziemi, czyli kulturę, dobro, piękno, miłość, to, co dla nas wartościowe i ważne, nie kończy się z chwilą śmierci. Żyje na ziemi dalej poprzez innych, poprzez potomków czy ludzi dobrej woli, którzy je kontynuują, te dzieła. Ale żyje również na wieki to wszystko w Bogu. Zmartwychwstanie jest wiecznym życiem. Dlatego jeden z teologów nazwał Wielkanoc zrywem ku życiu, nadzieją. Wielkanoc jest też świętem miłości. Święty Paweł w hymnie w liście do Koryntian przepięknie napisał o miłości. Właściwie ona tylko pozostanie, bo wiara i nadzieja po zmartwychwstaniu nie będą już nam potrzebne. Pozostanie tylko miłość. Miłość od Boga, miłość z Bogiem i dla Boga, bo Bóg jest miłością.
W ziemskim życiu często doświadczamy cierpienia i trudu. Planujemy, tworzymy, budujemy lepsze życie, ale mamy świadomość, że wszystko jest kruche. Wystarczy kilka chwil jak trzęsienie ziemi, aby zniszczyć dorobek i trud pokoleń. Takie chwile rodzą pytanie, jaki to ma sens? No ma sens, gdy jest utrwalone poprzez miłość. Nawet gdy wszystko utraci sens, pozostaje wieczność miłości Bogu. Pozostanie przeczucie, a nawet pewność, że miłość jest silniejsza od śmierci. Wielkanoc. Składamy sobie życzenia radosnych świąt. Rosyjski święty Serafin Sarowa przebywał przez wiele lat na pustkowiu. W tym czasie nie rozmawiał z nikim, nawet z zakonnikami, którzy przynosili mu czasem pożywienie. I po wielu latach modlitwy i całkowitego milczenia poczuł, że Bóg posyła go do współbraci, do klasztoru i do ludzi. Wiele osób słyszało o jego świątobliwym życiu i przychodziło, by prosić go o radę. A święty Serafin powtarzał wówczas tylko jedno zdanie. Moją radością jest Chrystus zmartwychwstały. To jedno zdanie przywracało u wielu wiarę, nadzieję i miłość. Życzę wam również, by waszą codzienną radością był Chrystus zmartwychwstały, by On sam prowadził was w wierze, nadziei, miłości do zmartwychwstania i życia wiecznego w niebie, abyśmy się stawali na co dzień ludźmi zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, ludźmi Wielkiej Nocy. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod pancerzem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jużwiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych w dzień zmartwychwstania naszego Pana, pełni wdzięczności, stańmy przed Nim w ufnej modlitwie i przedstawmy Mu nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża, biskupów i presbiterów, aby z mocą głosili Słowo Boże i aby dobra nowina o zmartwychwstaniu dotarła do serca każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby panowały w niej pokój, jedność i sprawiedliwość społeczna płynące z wiary Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za strapionych i zasmuconych, aby ich serca zostały poruszone Ewangelią. Ciebie prosimy. Módlmy się za grzeszników, którym zabrakło odwagi lub mocnego postanowienia powrotu do Pana Boga i na łono Kościoła, aby zostali dotknięci Bożym miłosierdziem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i parafii, aby radość Królestwa Bożego stała się ich udziałem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za naszych najbliższych,
abyśmy codziennie umieli wybierać dobro i żyć w bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego naszego brata Jana, aby zmartwychwstały Chrystus przyjął go do radości swoich świętych w niebie. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, zmartwychwstały Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Alleluja, alleluja, alleluja. O dniu radosny pełny. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale. Nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, aby Twoje. Hosanna na wysokości, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was
będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy chleb ten spożywamy, i głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twoich światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim.
Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jest na śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez niej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Yeah.
Przez Wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia.
Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ksiądz biskup ordynariusz Jan Wątroba skierowuje do nas życzenia. Drodzy diecezjanie, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam kolejny raz przeżywać radość z odkupienia. Tegoroczne duszpasterskie hasło w mocy Bożego Ducha skupia naszą uwagę na roli Ducha Świętego w naszym życiu. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał: jeśli więc mieszka was Duch tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to ten, który wskrzesił Chrystusa, Jezusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciało dzięki mieszkającemu was Jego Duchowi. Te słowa apostoła narodów przypominają, że zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w mocy Ducha Świętego i jest w nich również zawarta nadzieja dotycząca naszego zmartwychwstania. Wspominając działanie Ducha Świętego w życiu Jezusa Chrystusa i życiu chrześcijan, serdecznie życzę wszystkim braciom i siostrom umocnienia wiary, najpierw zmartwychwstałego Zbawiciela, a także w nasze zmartwychwstanie. Wielkanocne wydarzenie przypomina o powołaniu człowieka do życia z Bogiem przez całą wieczność. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w żywot wieczny. Te słowa wyznawania wiary często zestawiamy z kruchością i przemijalnością ludzkiego ciała. Patrząc na ciało Chrystusa, który wielokrotnie ukazywał się po zmartwychwstaniu, ze słowami otuchy zwracam się do tych, którzy nie domagają z powodu różnych ograniczeń ciała, do chorych i niepełnosprawnych, przebywających w prywatnych domach i mieszkaniach, szpitalach, hospicjach i domach opieki. Wiara w ciała zmartwychwstanie pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość mimo różnych przeciwności i trudów. W wielu rodzinach i parafiach istnieje tradycja nawiedzenia cmentarzy w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. To naturalny odruch, aby po usłyszeniu radosnego Alleluja podczas liturgii iść z wiarą do tych, których ciała spoczywają w grobach. Kilka tygodni temu na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie odbył się pierwszy wspólny pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. Szacunek wobec ludzkiego ciała, urządzanie pogrzebów, modlitwa za zmarłych to uczynki miłosierdzia podkreślające ludzką godność, a zarazem cześć należną każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. Również tę prawdę przypomina uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, która jest wielką afirmacją człowieka powołanego do świętości. Życzę, abyście wszyscy, pamiętając o naszym powołaniu do świętości, darzyli siebie szacunkiem, życzliwością i miłością. Duszpasterzom, osobom konsekrowanym i katechetom życzę ewangelicznego zapału w głoszeniu dobrej nowiny, a wszystkim ochrzczonym odwagi do dawania czytelnego świadectwa wiary. Wszystkim diecezjanom, rodzinom, małżonkom, osobom samotnym, osobom w podeszłym wieku, dorosłym i dzieciom życzę radosnych i pełnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Maryja obecna pod krzyżem Jezusa Chrystusa, a po zmartwychwstaniu czuwająca z apostołami wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego, niech was wspiera w osobistej drodze do świętości. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, biskup Jan Wątroba, biskup rzeszowski. Pozdrawiamy internautów, osoby chore, cierpiące, naszych rodaków za granicą na migracji. Pozdrawiamy was, naszego wieczernika, z naszego tutaj dzisiaj radosnego już Alleluja, tego naszego Kościoła. Pozdrawiamy i życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały wam towarzyszył w codziennym życiu. Szczęść wam Boże. Ogłoszenia parafialne. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj mszy świętej w godzinie 15 nie będzie. Do przyszłej niedzieli Miłosierdzia Bożego trwa oktawa wielkanocna. Jutro, poniedziałek wielkanocny, msze święte jak w niedzielę o godzinie 8, 10.30, 15. Składka jutrzejsza przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
We wtorek wielkanocny nowenna do Matki Bożej Królowej Świata, w czwartek wielkanocny wspólnota intronizacji zaprasza na adorację od godziny 17. W piątek wielkanocny ze względu na oktawę wielkanocną nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. W tym tygodniu wypadają uroczystości świętego Wojciecha, będzie przeniesiona na wtorek 30 kwietnia. Opuszcza się w tym roku też święto świętego Marka ze względu na oktawę wielkanocną. Ale życzenia przyjmijcie Wojciechowie i Markowie i Jerzy, Jerzy też jest w międzyczasie. Niech wam Pan Bóg błogosławi i święty patron towarzyszy. Przyszło niedzielę, niedziela miłosierdzia Bożego, składka na Caritas diecezji rzeszowskiej. Przynosimy skarbonki, jałmużna wielkopostna i składamy przed ambonką. Odpust doroczny w sąsiedniej parafii miłosierdzia Bożego. Składkę gospodarczą z kwietnia złożymy w maju. Dziękuję panią Katarzynie z mężem Robertem i Agnieszce, panu Danielowi za pomoc w przygotowaniu ciemnicy, grobu pańskiego i wystroju kościoła. Dziękuję panu kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, panom organistom Rafałowi i Łukaszowi, dziewczynkom ze Scholi za oprawę organową i śpiew, pani Krystynie za przygotowanie obrusów i bielizny kielichowej. Dziękuję druhom i druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej za honorową straż przy grobie pańskim oraz za liturgiczne asysty podczas tryduum paschalnego. Dziękuję panu sołtysowi Krzysztofowi za obsługę naszej internetowej strony parafialnej. Dziękuję różom różańcowym, dzieciom, młodzieży, kołu misyjnemu, Caritas parafialnemu, duchowej adopcji dziecka poczętego, wspólnocie intronizacji, wszystkim parafianom i gościom za piękny i pobożny udział w modlitwach i czuwaniach podczas tryduum paschalnego. Bóg zapłać. Dziękuję też kierownictwu i pracownikom sklepu Orzech za pomoc przy zbieraniu żywności dla osób potrzebujących w naszej parafii. Niech Bóg wam wynagrodzi. Dziękuję też paniom za sprzątanie kościoła w mijającym tygodniu i ofiarę 80 zł. Bóg zapłać. Na ten tydzień powierzamy sprzątanie mieszkańcom Niegłowic numeru 253, 216, 146 i 180 paniom Justynie Lenar, Karolinie Stawarskiej, Ewie Pleban i Krystynie Cholewiak. Zapowiedzi. Monika Niziołek, parafia Jasło i Michał Wójcik, parafia Skalnik. Zapowiedź pierwsza. Są dwa ogłoszenia, o które mnie proszono. Pierwsze. Caritas Polska informuje, że w dniu 28 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się wyjątkowy wielkanocny koncert charytatywny Polska Pomaga. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo o godzinie 20.05 w telewizji Polskiej Dwójce oraz w radiowej Dwójce. To kolejna wspólna inicjatywa Caritas Polska i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiej Opery Królewskiej, Łazienek Królewskich, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Koncert ma być przede wszystkim podziękowaniem dla polskich darczyńców za ich wytrwałe zaangażowanie się w dzieła pomocy Caritas w kraju i na całym świecie. Drugie ogłoszenie. Dyrekcja z gronem pedagogicznym naszej społecznej szkoły zaprasza do zapisu dzieci w wieku 2,5 lat, 3 latków do adasiowego przedszkola, dodatkowo dzieci 7-letnie do pierwszej klasy. Serdecznie zapraszamy. Intencje mszy świętej. W poniedziałek, jutro godzina 8 ze zmarłego Adama Myśliwca, 29. rocznicę, o 10.30 ze zmarłego Adama Staniszewskiego i o godzinie 15 ze zmarłego Tadeusza Myśliwiec. Wtorek wielkanocny, 18 ze zmarłą Wiktorią i Stanisława Frączek, w środę ze zmarłego Romana i Teresę Kutyna i Daniela Janik, w czwartek ze zmarłą Elżbietę, Zofię i Jana Barzyk, w piątek ze zmarłego Jerzego Kowalewskiego, w czwartą rodzicę śmierci, w sobotę ze zmarłego Józefa i Jannę Dąbkowicz. Przyszłą niedzielę Miłosierdzia Bożego, godzina 8 ze zmarłego Tadeusza Kurzawę, 23. rodzicę śmierci, o 10.30 ze zmarłego Adama Staniszewskiego, w czwartą rodzicę śmierci i o godzinie 15 ze zmarłą Lidię i Jana Adamik. Ksiądz Stanisław w domu o godzinie 17 odprawia mszę świętą od poniedziałku do soboty za zmarłą Jolantę Warchą. Niech radość zmartwychwstałego Chrystusa przenika nasze serca, aby na naszych twarzach pojawił się uśmiech. Idźmy do naszych rodzin, domostw, abyśmy świętowali to wielkie wydarzenie w naszym duchowym, katolickim życiu. Szczęść Boże na świętowanie.
Pan z wami. I z duchem twoim. Niech uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący i zachowa was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Amen. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Co nas więził w tej haniebnej.